Mamy układ równań. 3t dodać 4g równa się 6, minus 6t dodać g też równa się 6. Istnieje kilka sposobów rozwiązywania układów równań. Można je przedstawić graficznie. Można je rozwiązać przez podstawianie. Jeżeli przy jednej ze zmiennych mamy współczynnik, tutaj przy t, to są one prawie skracalne. Mówiąc skracalne, nie mam na myśli dodania 3t i minus 6t. Bo w ten sposób nie mogę ich skreślić. T nie zniknie. Gdybym zwiększył 3, gdybym pomnożył je przez 2, co dałoby 6t, to wtedy mógłbym dodać te dwie rzeczy i by się skróciły. Zostałoby mi tylko g. Spróbujmy tak zrobić. Pamiętajcie, nie mogę pomnożyć tylko tego 3t przez 2. Aby to równanie pozostało prawdziwe, wszystko co robię po lewej stronie, muszę też zrobić po prawej i muszę to zrobić z całą lewą stroną. Pomnożmy więc to równanie przez 2. Mnożę je przez 2. Zapiszmy to tutaj. Mnożę 2 razy 3t plus 4g równa się 2 razy 6. Wszystko co robię z jedną stroną, muszę zrobić z drugą. Równość jest wciąż prawdziwa, czyli 2 razy 3t równa się 6t, dodać 2 razy 4tg to 8g równa się 2 razy 6, czyli 12. W gruncie rzeczy przepisałem tę samą informację, ten sam warunek, co w pierwszym równaniu. Tylko pomnożyłem obie strony przez 2. Zapiszę drugie równanie pod tym. Na pomarańczowo. Drugie równanie -6t dodać g równa się 6. Co się stanie, gdy dodam te dwa równania? Pamiętajcie, mogę tak zrobić, bo tak naprawdę dodaję to samo do obu stron tego górnego równania. Mogę też powiedzieć, że dodaję to samo do obu stron tego dolnego równania, bo to drugie równanie to równość. Minus 6t dodać g to 6. Dodając 6 do 12 tak naprawdę dodaje tę samą wartość do lewej strony. Dlatego mogę tak zrobić. Dodajmy więc lewe strony. Szóstki się skracają. O to chodziło, gdy wcześniej mnożyliśmy ten pierwszy wyraz przez 2, aby mieć z 3t 6t. Zostaje nam 8g dodać g, czyli 9g. Równa się 12 plus 6, czyli 18. Dzielimy obie strony przez 9 i mamy g równa się 18 przez 9, czyli 2. Znaleźliśmy więc G. Teraz możemy podstawić i znaleźć T. Możemy wykorzystać dowolne z tych równań. Użyjmy drugiego równania. Mamy więc -6t dodać G, czyli nasze G to 2. Równa się 6. Możemy odjąć 2 od obu stron równania. Odjąć 2, lewa strona równania, to skreślamy. Mamy minus 6t równa się 6 odjąć 2, czyli 4. Możemy podzielić obie strony równania przez minus 6. Zostaje nam t równa się. Ile to jest? T równa się minus 2 trzecie. Gotowe. Znaleźliśmy t i g, które spełniają oba równania. Wiemy, że spełnione jest to dolne. Jeżeli chcecie mieć pewność, że spełnione jest też górne, podstawmy wartość do górnego. Liczymy. 3 razy t, czyli minus 2 trzecie, dodać 4 razy g, czyli plus 4 razy 2. Popatrzmy, ile to jest. 3 razy minus 2 trzecie to minus 2. Skreślamy trójki. plus 4 razy 2 to 8. Minus 2 plus 8 równa się 6. Tyle dokładnie dało nam pierwsze równanie. Te dwie wartości na pewno spełniają oba równania.